Dawid rzekł do Saula: niech niczyje serce się nie trapi, twój sługa pójdzie stoczyć walkę z tym Filistynem. Saul odpowiedział Dawidowi: to niemożliwe, byś stawił czoło temu Filistynowi i walczył z nim. Ty jesteś jeszcze chłopcem, a on wojownikiem od młodości. Powiedział Dawid: Pan, który wyrwał mnie z łap lwów i niedźwiedzi, wybawi mnie również z ręki tego Filistyna. Rzekł więc Saul do Dawida: idź, niech Pan będzie z tobą. Wziął w rękę swój kij, wybrał sobie 5 gładkich kamieni ze strumienia, włożył je do torby pasterskiej, którą miał, i do kieszeni, a z procą w ręce skierował się ku Filistynowi. Filistyn przybliżał się coraz bardziej do Dawida, a giermek jego szedł przed nim. Gdy Filistyn popatrzył i przyjrzał się Dawidowi, wzgardził nim dlatego, że był młodzieńcem i to rudym, o pięknej powierzchowności. I rzekł Filistyn do Dawida: czyż jestem psem, że przychodzisz do mnie z kijem? Złorzeczył Filistyn Dawidowi, przyzywając na pomoc swoich bogów. Filistyn zawołał do Dawida: przybliż się tylko do mnie, a ciało twoje oddam ptakom podniebnym i dzikim zwierzętom. Dawid odrzekł do Filistynowi: ty idziesz na mnie z mieczem, dzidą i zakrzywionym nożem. Ja zaś idę na ciebie w imię Pana zastępów, Boga wojsk izraelskich, którym urągałeś. Dziś właśnie wyda cię Pan w moje ręce. Pokonam cię i utnę ci głowę. Dziś oddam trupy wojsk filistyńskich na żer ptactwu podniebnemu i dzikim zwierzętom. Niech się przekona cały świat, że Bóg jest w Izraelu. Niech wiedzą wszyscy zebrani, że nie mieczem ani dzidą Pan ocala, ponieważ jest to wojna Pana. On więc wyda was w nasze ręce. I oto, gdy wstał Filistyn, szedł, zbliżając się coraz bardziej ku Dawidowi, Dawid również podbiegł szybko na pole walki naprzeciw Filistynowi. Potem sięgnął Dawid do torby pasterskiej i wyjąwszy z niej kamień, wyrzucił go z procy, trafiając Filistyna w czoło. Także kamień utkwił w czole i Filistyn upadł twarzą na ziemię. Tak to Dawid odniósł zwycięstwo nad Filistynem procą i kamieniem. Trafił Filistyna i zabił go, nie mając w ręku miecza. Dawid podbiegł i stanął nad Filistynem, chwycił jego miecz i dobywszy z pochwy, dobił go. Odrąbał mu głowę. Gdy spostrzegli Filistyni, że ich wojownik zginął, rzucili się do ucieczki. Oto słowo Boże. Chciałbym się odnieść do barwnego czytania, które nam Irenka przeczytała z Księgi Samuela, o walce Dawida z Goliatem. Dawid był przygotowywany całe życie do tej walki. Do tej walki z olbrzymem, który reprezentował całe wojsko Filistynów. I Izrael był już pokonany, był na łopatkach, nie widzieli żadnej nadziei. I Dawid był nieświadomie zupełnie, przez różne doświadczenia trudne w jego życiu, przez wykluczenie przez braci, przez to, że musiał mieć sam swoje zdanie, musiał mieć swój kręgosłup, dbać o to, żeby móc funkcjonować, a jednocześnie jako pasterza Bóg go przygotowywał przez walkę ze lwami, z niedźwiedziami, o czym w ogóle nie wiedziała jego rodzina, ani nikt nie wiedział. Wiedział tylko Bóg, że stawia go w sytuacjach trudnych i w ten sposób go przygotowuje do czegoś ważnego, czego Dawid nie rozumiał, ani nikt w Izraelu. I w momencie, kiedy
Dawid słyszy o tym, że jest jakiś człowiek, który jest groźny, który jest niebezpieczny, ma tę odwagę, żeby go porównać ze swoją historią życia. Z lwem, z niedźwiedziem. Więc co będzie straszny jakiś jeden człowiek, skoro walczyłem z kimś groźniejszym? I to porównanie w Dawidzie sprawia, że on ma odwagę. Nie tylko dla siebie, ale on mówi do króla, niech niczyje serce się nie trapi. Bóg daje nam swoją moc. Niech niczyje serce się nie trapi. Ale przecież widzimy, że zaraz zginiemy. Że ten Filistyn Goliat pokona wszystkich. Niech niczyje serce się nie trapi. Żeby móc motywować w sytuacji beznadziejnej nie tylko siebie, ale i innych, nie bójcie się. To są słowa Jezusowe. Nie bójcie się. Cokolwiek się dzieje, nie bójcie się. I dalej, kiedy król odpowiada, to niemożliwe. Pokazuje, jest niemożliwe, żebyś walczył, bo jesteś młody. I znajduje jego argumenty. I to jest walka duchowa, którą my toczymy w sobie. Z jednej strony Bóg daje nam moc i odwagę, a z drugiej strony świat i wszystko dookoła mówi, to niemożliwe, nie dasz rady, z Bogiem nie jesteś w stanie działać wspólnie, bo świat cię dzisiaj pokona, zresztą to widzimy dookoła. A Dawid ma to przekonanie, nie, Bóg mnie przygotował i Bóg jest mocniejszy, Bóg wygra. Chociaż oczami widzą co innego, to serce Dawida przekonuje i króla, i wszystkich dookoła, że pójdzie walczyć w imieniu Izraela. A walka jest o tyle trudna, że jeżeli Dawid zginie, to całe wojsko się poddaje. A jeżeli Goliat zginie, no to całe wojsko Filistynów już jest w tarapatach. Więc walka była o śmierć i życie nie tylko tych dwóch wojowników, ale całego narodu. I Dawid reprezentuje Izrael. Ale żeby do tego doszło, potrzebuje serca walecznego. To jest dla nas dzisiaj, konkretnie dzisiaj, żebyśmy się nie poddawali w sercu, żebyśmy nie tracili nadziei, żebyśmy tak jak Dawid zobaczyli, już wiele w życiu przeszliśmy. Bóg nas już przez wiele rzeczy przeprowadził i to bardzo trudnych i bolesnych. I miłość w nas wygrała. Wygrało w nas to, że jesteśmy razem zjednoczeni z Chrystusem, że On w nas mieszka. I skoro już przez tyle przeszliśmy, przejdziemy przez to, co nas czeka dzisiaj, jutro, te rzeczy, które są na świecie, w Bogu zwyciężymy, bo pokonywaliśmy już niejednego lwa i niejednego niedźwiedzia. I Pan nas uczył, jak ich pokonywać. Jest jeszcze jedna ważna sprawa w tym czytaniu. Nie możemy zmienić sposobu walki. Bóg nas uczył walczyć przebaczeniem, miłością, odpowiedzią dobrem na zło. To jest sposób działania, którego Bóg nas uczył. U Dawida ten sposób działania to jest kamyk i proca. On tak walczył. Wziął do torby pasterskiej kilka płaskich kamieni, wziął je ze strumienia, wziął je z miejsca, gdzie życie człowiek otrzymuje, ale wziął to, czego się uczył w życiu. I w momencie, kiedy wszyscy mu sugerowali, zmień taktykę, zmień sposób działania, ubierz zbroję, weź miecz, to Dawid miał odwagę powiedzieć, to nie moje. Nie tak mnie Bóg uczył, nie tak mnie Bóg przygotowywał. I też jesteśmy przygotowywani przez Boga naszym życiem, aby przebaczać, odpowiadać złem, dobrem na zło. To jest ten kierunek, z którego obyśmy się nie wycofali, nawet wtedy, gdy widzimy, że fale pochłaniające nas są coraz większe, że nagle staje olbrzym Filistyn, Goliat, niepokonany, a Dawid nie traci ducha, bo wie, że Bóg go uczył kamieniem i procą zwyciężać. Amen.